chyba po raz pierwszy gościliśmy w Nowej Hucie tak liczne grono przedstawicielstw z różnych krajów Unii Europejskiej. Tutaj u nas w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w ostatnich dniach podczas warsztatów razem i osobno byli Holendrzy, byli Finowie, Niemcy, Włosi, Francuzi i Belgowie. Z 6 krajów Unii Europejskiej, z tych bardziej doświadczonych, tak zwanych starych krajów. My, Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich, jako gospodarze warsztatów razem i osobno, gościliśmy ich, staraliśmy się także pokazać to wszystko, co już nasze partnerstwo zrobiło w trakcie projektu Nowa Huta, Nowa Szansa. Goście nasi oglądnęli 6 manufaktur integracyjnych, które są formą inkubacji i tworzenia nowych miejsc pracy w ramach właśnie projektu inicjatywy wspólnotowej Equal. Equal, przypominam, znaczy równy. I jest to projekt dla wszystkich tych osób, które zagrożone bezrobociem i brakiem pracy właśnie próbujemy przyłączyć do wspólnych działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i nowych usług. Usług bardzo mocno osadzonych w środowisku lokalnym, czyli w tym wypadku chodzi o poszerzenie spektrum usług w Nowej Hucie. I was very impressed by the initiatives that are undertaken in the Nowa Huta district, especially the knitting workshop. That is very interesting for us. Maybe we could do in the future some things together, and also by the integration manufactory about the Center of Social Entrepreneurship. Edukacyjny powstaje jako trzeci niezwykły ogród Krakowa. Jednym z nich z istniejących jest ogród botaniczny, jeszcze innym ogród zoologiczny, a ten będzie takim niezwykłym ogrodem, gdzie w zielonej przestrzeni Parku Lotników Polskich będziemy mogli zwiedzać, przyglądać się i przeżywać zjawiska fizyczne przy pomocy urządzeń nazywanych instalacjami edukacyjnymi, czyli tak zwanych zabawek dydaktycznych. Park Edukacyjny Ogród Doświadczeń będzie bardzo ciekawą ofertą zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i turystów zwiedzających nasze miasto. Ale nie tylko, bo jest on też adresowany do całego naszego regionu. W Nowej Hucie odbył się pierwszy jesienny turniej halowy w piłce nożnej, w którym wzięło udział 6 drużyn, m.in. reprezentacja artystów polskich, która przyjechała do nas z Warszawy. Turniej odbył się 26 listopada na ulicy Ptaszyckiego 4 w Nowej Hucie. W tej chwili szczęśliwie remisem zakończony pojedynek z nowochódzką drużyną, która naprawdę imponuje zgraniem i szybkością. Problemem naszym jest to, że jest nas troszeczkę mało, bo jednak tutaj zmiany wchodzą takie, całe piątki często się wymieniają. Niestety
nie przyjechało nas wystarczająco wielu. Meczów do rozegrania jest sporo, w związku z tym no liczymy, że jakoś damy radę i pojedynki z wymagającymi bardzo przeciwnikami jakoś nam się dla nas skończą pomyślnie. Ławkę rezerwowych mamy krótką, ale trzymamy się dzielnie. Damy radę.